Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Z góry przepraszam, jeżeli będzie troszeczkę zanikać mi głos, ale jeszcze tak do końca nie doszłam do pełnego zdrowia, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to będzie temat czy nasz kontakt się polepszy czy nasz kontakt się poprawi chodzi tutaj po prostu o różne relacje jakie macie, nie będę tutaj wnikać czy są to romantyczne relacje czy przyjacielskie, czy z rodziną po prostu w jakim kierunku to zmierza jakie są przy was energie na dzień dzisiejszy, na najbliższą przyszłość i najdalszą przyszłość i sobie zobaczymy też przesłanko anielskie ale takie bardziej skierowane dla was samych, jako taka na przykład rada od aniołów więc dzisiaj do wyboru macie nie z trzech obiektów, więc najpierw pomyślcie o swojej osobie, a dopiero później zastanówcie się nad kamieniem, który chcecie wybrać. Jeżeli chodzi o grupę numer jeden grupa numer jeden ma różę kalcedonową, która swoją drogą słuchajcie, zawsze zadziwia mnie jak pięknie się błyszczy. Grupa numer dwa ma lapis lazuli. On zawsze, słuchajcie, wygląda jak takie niebo. Staż przepiękny. I grupa numer 3 ma kwart dymny. Więc dajcie sobie chwilkę i wybierzcie grupę, która tutaj najbardziej Was przyciąga. A ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1, czyli różę kalcedonową. Też dajcie mi, słuchajcie, zna, jak, znać, um, jak wolicie czytania, czy wolicie z tłem, e, czy wolicie tak na płasko bardziej. Zobaczymy, um, chcę zobaczyć Wasze opinie troszeczkę, e, jak Wam tutaj to lepiej się po prostu ogląda. I już, słuchajcie, patrzymy sobie na teraz. Czyli co tu i teraz ważnego? Dajcie mi jeszcze chwilkę, ja sobie podwyżę tą kamerę. Ok, więc już słuchajcie, jestem. Już patrzymy sobie. Grupa numer 1. Grupa numer 1. Czy Wasz kontakt się polepszy? Co na dzień dzisiejszy, takiego najważniejszego dwójeczka buław. Wasz kontakt się polepszy. I w tle czytania macie kartę śmierci, um, i ta karta mówi mi o takiej transformacji, którą. Każdy z Was musi przejść, zarówno Wy, czyli osoby pytające, ale również osoby, o którą pytacie. Karta śmierci jako tło mówi mi bardziej o takim przejściowym czasie, czyli że coś dzieje się um, do tego, że jest czas właśnie, um, najwyższy czas coś zmienić w swoim zachowaniu, w swoim postrzeganiu. Czasami tak jest, że niektóry... Um, że nieraz po prostu kontakt nam się z kimś urywa lub pogarsza, w momencie kiedy właśnie czegoś aż tak mocno nie doceniamy lub patrzymy całkowicie z innej perspektywy, i po prostu potrzebna jest ta transformacja do tego. Żeby zacząć jakby to ceniać, to bardziej, żeby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Być może przez niektórych z Was działają tutaj bardziej Wasze lęki, jakieś Wasze tutaj cienie, jakieś nieprzepracowane rzeczy, czyli u niektórych z Was na przykład tutaj, bo mogliście to wybrać do różnej relacji, ale na przykład Macie problem z zazdrością i na przykład um, Wasza relacja gdzieś tam ucieka lub jest na takim niepewnym gruncie, bo jesteście na przykład zazdrośni o swoją osobę i wy się z tym niekomfortowo czujecie, bo na przykład przez zazdrość cały czas się boicie, druga osoba też to odczuwa, i ta znajomość wasza może być pod takim jednym wielkim znakiem zapytania. Natomiast karta śmierci mówi mi o tym, że wszystko dzieje się po coś. Czas najwyższy jest pozbyć się tego, co negatywne. Tego, co Wam tutaj tak ciąży troszeczkę na serduszku, czy na wątrobie. Bo tutaj, słuchajcie, zobaczcie, są kości, tak? Tutaj czas już odpuścić to, co nie ma najmniejszego sensu. I ja nie mówię tutaj o zakończeniu relacji, czy też jakiejś znajomości. Zobaczymy, co tutaj wypadnie dalej. Natomiast to jest energia, która mówi o tym, że czas najwyższy. Coś zmienić w swoim zachowaniu, w swoim postrzeganiu, i to jest konieczne, żeby ta relacja mogła. Pójść w jakimś konkretnym kierunku. Więc jakby teraz ten czas, który wy doświadczacie, może być dla Was ogólnie trudniejszy. Wy nie wszystko możecie do końca rozumieć to, co będzie się teraz działo, um, dlatego że transformacja jest takim procesem, przynajmniej w moim odczuciu, czasami niewygodnym, bo musimy się, wiecie, zmagać ze swoimi lękami, to nie jest dla nas komfortowe. Sytuacja też może być taka, wiecie, niepewna i to może nie dawać Wam spokoju. Więc to jest czas przejściowy przede wszystkim, który ma na celu to, żeby było po prostu w przyszłości znacznie lepiej. Natomiast przy was są aniołowie wspierają was w tej transformacji, a więc też nie jesteście sami. I też do Was idą już jakieś wiadomości w oddali, więc być może jest to wiadomość od tej waszej osoby. Jeżeli na przykład macie brak kontaktu. Jeżeli chodzi o tu i teraz, macie kartę dwóch buław, i to jest zawsze takie stanie na rozdrożu, i troszeczkę to jest takie, taki czas, kiedy Coś chcemy zrobić, ale nie wiemy do końca co. Jakby stoimy w takim martwym punkcie i czekamy, jak to się rozwinie, co będzie dalej. I odpowiedź jest prosta: jeżeli teraz nic nie zrobicie, czy to w Waszych przemyśleniach, czy po prostu zastanowieniu się, co zrobić z daną sytuacją i pozostawicie ją taką, jaka jest na dzień dzisiejszy, to może tak naprawdę niewiele się zmienić, i ta sytuacja będzie cały czas na takim samym poziomie. Więc ta karta jest zawołaniem do tego, żeby wyjść z takiego martwego punktu. Nawet jeżeli nie wiecie do końca, co wy sami chcecie, to jest właśnie to rozwiązanie, żeby zrobić ten malutki krok w celu zrozumienia, co wy tak naprawdę pragniecie. Być może na początku sami od siebie, sami od życia. Um, a dopiero później zastanowienie się, czego wymagać od tej relacji. Natomiast to jest na pewno zwołanie do tego, żeby tutaj coś konkretnego zrobić w jakimś kierunku konkretnie pójść żeby nie stać w tym martwym punkcie, bo jeżeli wy cały czas będziecie w nim tkwić, to tak naprawdę nic się nie zmieni, u niektórych z was widzę w ogóle, że wy jesteście cały czas w swojej strefie komfortu jakby cały czas stoicie za takim swoim murkiem, boicie się wyjść, boicie się zaufać być może boicie się zrobić ten pierwszy krok wy tutaj już sami będziecie wiedzieć, czego tak naj, najbardziej się boicie, ale co jest energia obecna, czyli na dzień dzisiejszy niewiele się zmienia i nawet jeżeli wy macie dobre chęci, bo tutaj u was widzę, że wy macie chęci bardzo dobre, jeżeli chodzi o rozwój tej sytuacji, tego kontaktu, to nie potraficie do końca to przełożyć na czyny, lub nie jesteście w tym regularni i to może gdzieś tam się właśnie zacierać, że w głowie macie na to świetny plan, ale w praktyce może wam to aż to do końca nie wychodzić. I to jest, jakby karta, która mówi o tym, żeby się nie poddawać, żeby ufać, żeby robić ten krok cały czas do przodu, bo tylko dzięki temu będziecie mogli polepszyć tą swoją sytuację z tą waszą osobą. I teraz, jeżeli chodzi o dalszą przyszłość. Karta Dwóch Mieczy. To jest karta, słuchajcie, dalej takiego niezdecydowania. Więc u Was ta transformacja bardziej mi mówi o tym, że przez dłuższy czas, przez dłuższy okres czasu, jeszcze będzie taki znak troszeczkę zapytania nad tą relacją, i praktycznie niewiele może się zmieniać. Tutaj jakby będziecie stać cały czas w tej samej energii. Natomiast karta dwóch mieczy to jest bardzo podobna moim zdaniem energia, w tym przypadku jak do dwójeczki błuchaw, że wy po prostu siedzicie i jesteście w takim niezdecydowaniu, tak nie wiecie. Co zrobić dalej. I, i Natomiast ta karta jest o tyle lepsza, że tutaj ten księżyc mi podpowiada, że wy z czasem zaczniecie coraz więcej rozumieć. I w dalszej przyszłości, mimo tego, że sytuacja będzie. Cały czas moim zdaniem praktycznie na takim samym poziomie, więc jeżeli na przykład wy teraz macie malutko ze sobą kontaktu, no to niestety na taką dalszą przyszłość, czyli mniej więcej okres dwóch-trzech tygodni, wciąż to będzie wyglądać niestety podobnie. Niewiele tu się może zmienić, może to się zmienić delikatnie, ale wy wciąż jakby um, nie zrobicie tego konkretnego kroku, który trzeba zrobić w tej relacji. Być może tutaj jest potrzeba, praca, potrzeba pracy własnej, tak, zrozumienie jakichś swoich własnych potrzeb. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj jest jakieś totalnie zdecydowanie z Waszej strony, więc zerkniemy sobie teraz na dalszą przyszłość, czyli tak do miesiąca czasu, i macie kartę słoneczka. I ta karta, słuchajcie, mówi mi o tym, że i ta transformacja, o tym, że ta relacja was popchnie do tego, żebyście byli. Lepszą wersją siebie. Ta relacja pomoże Wam przepracować pewne Wasze lęki, pewne Wasze jakieś tam cienie, i ona Was do tego zmobilizuje. To nie jest relacja, w której wystarczy po prostu być. Tutaj pokazuje się to jako relacja, która jest wymagająca, a, ale pod takim względem, że wymaga od Was pracy, wymaga od Was wkładu, wymaga od Was tego, żebyście Wy byli przekonani o tym, w jakim kierunku chcecie, żeby ta relacja poszła. I tak długo, jak nie będziecie jakby sami wiedzieli, w jakim chcecie, żeby to kierunku poszło, może być ciężko, natomiast między Wami i tą drugą osobą jest bardzo fajna więź, bo karta słoneczka mówi mi o takiej więzi, o takiej niewidzialnej niteczce, która Was właśnie łączy z tą Waszą osobą. I mimo tego, że ten kontakt może gdzieś być taki, hmm? lub po prostu jest sobie, bo jest, a na przykład Wy chcecie, żeby poszedł w większym, tutaj bardziej w stronę romantyczną, na przykład. To mimo wszystko, jeżeli jest tak, jak po prostu jest na dzień dzisiejszy, i przez pewien czas jeszcze tak pozostanie, to mimo wszystko tu jest właśnie to połączenie z tą waszą osobą. I tutaj widzę zarówno, że to, co Wy odczuwacie, odczuwa też Wasza osoba. Więc to nie jest, słuchajcie, tak, że Wy widzicie, że coś jest nie tak z tą relacją, lub chcecie ją. Na większy poziom wnieść, i tylko to jest po waszej stronie, ale wasza osoba czuje dokładnie to samo, ale nie wie, jak również za to się zabrać, bo tutaj jest jakby moim zdaniem takie lustro, że to, co wy czujecie, to, co wy się boicie, to, co wy się martwicie, wasza osoba może odczuwać na podobny sposób, ale przez inne zachowania. Więc tutaj przede wszystkim taka wyrozumiałość, Uświadomienie sobie, że mimo wszystko, co by się nie działo, jesteście cały czas połączeni i kierujcie się swoim własnym dobrem, ale również dobrem tej drugiej osoby. U niektórych z Was widzę też, że konieczna jest praca nad czakrą splotu słonecznego, u niektórych z Was nad czakrą um, serca, a jeszcze u niektórych z Was, bo tutaj na karcie w ogóle. To mi się nie odbija, ale w kamerze widać niebieskie światło, niebiesko-zielone, więc to może być również czakra gardła. Więc tutaj warto sobie o tym więcej troszeczkę poczytać. Natomiast Wasza relacja pójdzie w takim kierunku, że wszystko zacznie się tutaj jakby rozpogadzać, że tak powiem. I wszystko dobrze się ułoży, wszystko dobrze się zakończy, ale przed Wami jakaś droga, która będzie od Was wymagać pracy, Waszego wkładu, Waszego zadania. I, I w momencie, kiedy zacznie się wszystko polepszać, już będzie stabilna sytuacja z tą waszą osobą i ten kontakt naprawdę się polepszy, bo będzie jakby bez takich, takich niewidzialnych murów, bez takich przeszkód, bo teraz te wasze cienie troszeczkę i um, te strachy, czy też nieumiejętność dogadania się, czy też to, że wy nie jesteście, że wy nie jesteście zdecydowani. Może być troszeczkę taką niewidzialną przeszkodą, która troszeczkę gdzieś między wami stoi. I dopiero jak nad tym popracujecie, dla każdego z was to będzie coś innego, dopiero wtedy coś się ruszy. I co najważniejsze, wy tutaj w czasie teraźniejszym widzicie gołym okiem, jakie chcecie zmiany wprowadzić, lub ta chęć zmiany w Was jest. Mniej więcej wiecie, co musicie zrobić, ale nie wiecie, jak za to się zabrać. Natomiast w tej energii w, wstrzymujecie się od działań, więc może się u Was pojawić za dwa, czy tygodnie troszeczkę większy też brak kontaktów w któryś dzień. Um, nie mówię, że cały, tak, ale w któryś dzień konkretnie może być taki dzień, że zarówno Wy, jak i ta osoba będziecie pochłonięci swoimi sprawami, każdy pójdzie gdzieś tam w swoim kierunku i to będzie czas. Kiedy każdy z was na spokojnie zastanowi się um, i spojrzy w głąb siebie, i to będą znacznie głębsze przemyślenia niż te, które są teraz. E, więc tak to mi się pokazuje. To też może być w okolicy pełni, ale kontakt zdecydowanie u was się polepszy. Tylko tak jak mówię, u was jednym wielkim tematem jest ta transformacja, um, Natomiast kontakt jak najbardziej pójdzie w dobrą stronę Karta Słońca jest jedną z najpiękniejszych kart Więc najlepsze jeszcze przed Wami w tej relacji Zobaczymy sobie teraz, słuchajcie, na przesłanko anielskie Zobaczymy sobie jednorożce I już patrzę sobie, co tutaj dla Was przesłanka. Miłość zwalcza lęk. Siła Twojej miłości może pomóc ludziom gnębiącym innych oraz złym, aby przestali się bać. Natomiast ja zawsze interpretuję przesłania na swój sposób, więc w Waszym przypadku widzę, że tutaj więcej miłości, miłość Was poprowadzi. Miłość będzie Waszym takim światełkiem w tym tunelu dosłownie. Ta miłość pozwoli Wam wyjść z tego czasu, gdzie troszeczkę jest tak niepewnie yy, i wejść po prostu na znacznie lepszy jakby czas. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, trzymajcie się cieplutko i przechodzę już do grupy numer dwa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer dwa. Dajcie mi słuchajcie znać, czy takie tło Wam się podoba, jest, czy jest lepsze niż takie wiecie na płasko. Jestem bardzo ciekawa, czy właśnie to zmienić a to Wy oglądacie, więc chciałabym, żeby po prostu, żebyście mieli ten komfort oglądania. Więc już pytamy sobie, czy Wasz kontakt się polepszy? Co jest na dzień dzisiejszy? Karta wisielca. Więc może być tak, że osoby, które wybrały tę grupę na tu i teraz, nie mają kontaktu ze swoją osobą, lub jeżeli mają, to jest to Widziałabym tu też piątkę buław, jest to taki czas e, burzliwy dla niektórych z Was, więc albo nie macie z tą osobą aż tak mocno kontaktu lub wcale, lub e, wybrały tą grupę osoby, które mają z kimś kontakt, ale każda próba kontaktu kończy się kłótnią lub awanturą, poróżnieniem e, i wymianą zdań. Więc również tak może być. Co w dalszej przyszłości? Ta relacja się polepszy. Macie dodatkową kartę, więc zaraz zobaczymy, o czego ona dotyczy. I w tle macie kartę Rydwana. Więc słuchajcie, ta relacja to przede wszystkim Rydwan mówi mi zawsze o takiej. No i piątka buła, o której mówiłam. Się pojawiła. Więc e, Rydwan zawsze mi mówi o takiej jeździe bez trzymanki. To jest troszeczkę niepewny czas i karty też mam wrażenie, że nie do końca są w stanie stwierdzić, w jakim kierunku to pójdzie, dlatego że a, bardzo wiele zależy teraz ym, od czasu, który jest tu i teraz, ale mam wrażenie, że nie tylko od Was, że więcej zależy właśnie od tej drugiej strony. Że Wy macie te do dobre chęci i chcielibyście się kierować sercem. Być może bardzo mocno kierujecie się sercem. <laughs> Przepraszam. Natomiast ta druga strona, ona jakby tutaj rozdaje te karty, mam wrażenie. Ale zaraz do tego dojdziemy. Więc jeżeli chodzi o Rydwana, dla mnie to jest taka jazda bez trzymanki. Relacja, która... Nie wiadomo, dokąd zmierza, ale jakby góra nad tym panuje. Więc tutaj możecie poprosić Archanioła Gabriela o prowadzenie was w tej relacji, o rozjaśnienie troszeczkę sprawy. Dlatego, że tutaj na razie jest to taką jedną wielką niepewną, więc ważne jest przede wszystkim zaufanie i tutaj pomoc też aniołów. Ale tą pomoc aniołów widzę bardziej skierowaną na was samych, bo Wam może być ciężko z tą osobą. Bo tak jak mówię, dla niektórych z Was to może być osoba, która w jakiś sposób mm, troszeczkę właśnie każda próba kończy się kłótnią, nieporozumieniem. Natomiast was widzę bardziej, że wy chcecie się kierować sercem, że Wy otwieracie swoje serce, chcecie się kierować sercem, bardziej uczuciami, być może przez dłuższy czas. Mm, Wyjaśnialiście sobie y, zachowanie tej waszej osoby, mimo że to zachowanie mogło być krzywdzące wobec was. Natomiast na dzień dzisiejszy jest ten wisielec, i moim zdaniem w tej pauzie potrzebne jest to, żebyście wy troszeczkę postawili granice. Mam wrażenie, że granice się zatarły, i y, jeżeli chodzi o tą waszą drugą stronę. To Wy możecie czuć, że ta osoba stawia wam jakieś tutaj granice, czy też, że wiecie, możecie mieć poczucie, że ta osoba, nie wiem, jest pewniejsza siebie niż Wy, że na przykład um, jest bardziej odważna niż Wy, i to może być przez to, że Wy jakby oddajecie się w całości tej osobie, a ta osoba mimo wszystko gdzieś tam zachowuje tą granicę, i Wy możecie to bardzo mocno odczuć. I to jest też najwyższy czas do tego, żebyście Wy również te granice wyznaczyli. Bo jeżeli tego nie zrobicie, może być Wam bardzo ciężko w tej relacji, może nie być on was, dla Was łatwa i też Wasze poczucia wartości, Wasza pewność siebie mogą przy tym troszeczkę ucierpieć. Nawet jeżeli to jest świeża znajomość, słuchajcie, i pytacie, czy, czy ten kontakt się polepszy, bo z kimś randkujecie, to na przykład ja widzę tutaj osoby, które mogą już się zaangażowały i chcą czegoś więcej, ale gdzieś tam są niepewne troszeczkę, bo to zachowanie tej drugiej strony nie jest do końca takie pewne jak wasze. Więc nad tym warto popracować, żeby też ta druga osoba nie była aż tak bardzo pewna tego, żeby wiedziała, że jeżeli pewne granice ta osoba przekroczy, to wy jesteście w stanie odejść lub powiedzieć dość. Wy tutaj wykazujecie się dużą taką wrażliwością i bardzo otwartością na drugą osobę. Nad tym warto popracować. Co mamy dalej? Karta Dziewięciu Kielichów. Yy, I to jest karta, która dotyczy mniej więcej dwóch kolejnych trzech tygodni. Karta Dziewięciu Kielichów mówi przede wszystkim o tym, że ta osoba może się od Was troszeczkę oddalać. Dlatego, że ta osoba chce się skupić przede wszystkim na sobie samym, na sobie samej. To jest energia, która mówi mi troszeczkę o takim czasie, gdzie nie jestem z drugą osobą, zajmuję się swoimi sprawami. I ta osoba w pewnym sensie, jeżeli będzie sytuacja, w której wy oczekujecie od tej osoby kontaktu, jakiś rozmów, czegokolwiek innego, i wiecie, że ta osoba się gdzieś śpieszy, ma coś ważnego na głowie, to wasza prośba o ten czas, czy, czy też wiecie, taka rozmowa, że hej, ja tu jestem, skup się na mnie, może tą osobę troszeczkę wytrącić z równowagi. I ta osoba może postawić takie mocniejsze, mam wrażenie, granice, do tego, że ta osoba będzie się skupiać przez najbliższe dwa czy tygodnie na sobie samym, siebie stawia na pierwszym miejscu, może zajmować się innymi rzeczami, mogą to być, nie wiem, jakieś wyjazdy, praca, cokolwiek innego, ale ta osoba może mieć dla Was znacznie mniej czasu i Wy możecie to odczuwać. Natomiast ta karta jest również wezwaniem do tego, żebyście wy sami również siebie postawili na pierwszym miejscu jeżeli ta osoba zajmuje się sobą, i ten kontakt boicie się, że Wam całkiem ucieknie, to mimo tego dajcie tej osobie ten czas i spokój, bo pisaniem czy też taką próbą rozwiązania wszystkiego na już, gdzie ta osoba tego na przykład nie chce, i mówi wam śmiało, że hej, nie mam czasu. Może tylko tą osobę sprowokować i troszeczkę bardziej od Was oddalić. Więc tutaj przede wszystkim, jeżeli ta osoba poświęca sobie czas, Wy również ten czas dajcie sobie. Skupcie się bardziej na sobie samym i postawcie siebie na pierwszym miejscu, bo u Was czuję, jakbyście Wy całkowicie zatracili się dla tej osoby, i ta osoba z tą piątką była w szczególności, jakby tu były jakieś kłótnie, sprzeczki, napięcia. Ta osoba mogła się wyżyć gdzieś tam na Was, a Wy jesteście w stanie każde jej zachowanie wy, wytłumaczyć, wyjaśnić, a w momencie, kiedy Wy popełnicie jakiś mały błąd, to ta druga osoba może się od tego odcinać. Więc tutaj warto postawić siebie na pierwszym miejscu, hmm, ale też popracować nad wyznaczaniem granic. Dobrze, teraz zobaczymy sobie tak do miesiąca czasu. Macie kartę Królowej Kielichów. I u was, słuchajcie, nie widzę tutaj zmian. W, jeżeli chodzi o ten kontakt. Ja tutaj wciąż widzę was. W tej Królowej Kielichów widzę was a, i mimo tego, że macie potencjał do tego, żeby żebyście się wy sami lepiej poczuli, to wy wciąż chcecie dać tej osobie wszystko, co najlepsze od siebie, zapominając o sobie samej lub o sobie samym. I ta sytuacja widzę, że mi tutaj się nie polepsza, że tak powiem. Zobaczymy, co mówi ta karta. Natomiast ja tutaj widzę taką sytuację, że wam może być z czymś źle, was może psychicznie coś męczyć, a wy wciąż stawiacie tę osobę na pierwszym miejscu, bo chcecie to ratować. Karta umiarkowania. I Tutaj, słuchajcie, ta karta jest bardzo dobra, bo ona mówi o tym, że w momencie, kiedy wy zachowacie umiar w tym. Tak? Czyli mm, skupicie się na równowadze, czyli da, daje tej osobie tyle samo, co ona mi. Jeżeli ona chce swoją przestrzeń i czas, to ja również wtedy mam ten czas dla siebie. I wtedy ta relacja jak najbardziej pokazuje mi się, że się polepszy. Bo wy podejdziecie do tego z większym zrozumieniem. Ale jeżeli wy cały czas będziecie chcieli za wszelką cenę uszczęśliwić drugą osobę, a nie samych siebie, no to niestety może być słuchajcie tak, że ta relacja nie będzie się poprawiać, będzie na takim samym poziomie, ale za to wy będziecie obciążeni psychicznie, będziecie źle psychicznie się przed tym czuć. Więc ta karta umiarkowania mówi mi o tym, że ta relacja ma potencjał. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zachowacie zdrowy rozsądek, zdrowy umiar i równowagę w tej relacji. Więc tak to mi się słuchajcie, pokazuje. Więc tutaj przede wszystkim zadbanie o samego siebie, skupienie się na sobie samym, wyznaczenie też granic i to jakby pomoże Wam troszeczkę lepiej się poczuć, ale też komunikacja z tą osobą będzie dla was łatwiejsza. Zobaczymy sobie, jakie przesłanie mają dla Was tutaj z przesłań jednorożców. Karta wyobraźni. Co byś widział, słyszał, czuł i myślał, gdyby Twoje życzenie się spełniło? Więc z tą wyobraźnią to tutaj chodzi też przede wszystkim o manifestację, ale ta karta też mi mówi taki jeden wielką, taką pokazuje jedną wielką czerwoną lampę, która się pali. Że. Nie rozkręcajcie wszystkiego w swojej głowie. Zobaczcie na konkretne czyny, konkretnie co ta wasza osoba robi. Bo wy w głowie, w myślach możecie rozkręcać wiele scenariuszy, a rzeczywistość może się troszeczkę różnić. Więc to jest takie uziemienie, skupienie na konkretnych czynach, ale też zachowanie umiaru. Niedawanie całej czy stałego siebie tej drugiej stronie, jeżeli druga osoba nie jest gotowa na to samo. Natomiast jeżeli zachowacie w tym umiar, wy lepiej się poczujecie i też będzie łatwiej wam się dogadać, bo ta druga osoba zobaczy, że nie jest aż tak osaczona. Być może to jest ktoś, kto lubi mieć swoją własną przestrzeń, i to skupienie na sobie samej pomoże tej waszej drugiej osobie. W zrozumieniu tego, że kurczę, doceniam to, że ta osoba coś tam zmieniła, i mogę być sobą, mogę zajmować się swoimi sprawami. I ta relacja daje mi poczucie takiego po prostu szczęścia, otwartości. Natomiast u niektórych z was to może być toksyczna relacja, więc na to uważajcie, jeżeli ta osoba tutaj w jakiś sposób. Yy, Szyderczy do Was podchodzi. Natomiast dla większości z Was, też, jeżeli jesteście w związku, ja tutaj czuję takie wielkie przemęczenie sobą nawzajem. Dajcie sobie czas, odpocznijcie trochę. Niech Twoja osoba zajmie się sobą, Ty zajmie się sobą przez ten czas. Uczucia nie znikną, uczucia cały czas będą, ale to pomoże Wam polepszyć tą relację. Bo niektórzy, niektóre osoby w związkach mogą czuć się po prostu już przemęczeni samym sobą. Więc tak to mi się pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, i przechodzę już do grupy numer 3. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli kwarc dymny. I dajcie mi znać, czy to tło Wam pasuje, czy Wam odpowiada, czy jest lepsze niż wiecie tak karty na płasko. Bo chciałabym tutaj e, zrobić coś, co Wam będzie odpowiadać, będzie się lepiej oglądało. E, więc tak, więc dajcie mi znać, czy takie tło Wam się bardziej podoba. I już słuchajcie, sprawdzamy sobie na tu i teraz. Co tu i teraz? Czy ten wasz kontakt się polepszy? Macie kartę cesarzowej. Na dalszą przyszłość nie wiem, co mamy. I tło relacji, sytuacji. Karta umiarkowania. A i karta dwóch kielichów. Karta śmierci, osoba. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tło czytania, kart umiarkowania, mówi mi, słuchajcie, o takiej energii, że przez najbliższy czas może być tak, że wasz kontakt będzie wyglądać różnie. Czyli jednego dnia jest go więcej, na drugi dzień go jest mniej, ale ogólnie wszystko zmierza, słuchajcie, w jak najlepszą stronę. Więc to tło czytania jako umiarkowanie pokazuje mi się jako bardzo dobry znak, dlatego że jest to zmierzanie do Stabilizacji, zmierzanie do spokoju, do harmonii, do relacji, która przynosi nam spokój, satysfakcję i zadowolenie. Natomiast zanim to się stanie, to mogą być takie fale, że tak powiem, i czasami może być lepiej, czasami gorzej, ale ogólnie wszystko idzie w pozytywnym, dobrym dla Was kierunku. Jeżeli chodzi o mm, Pierwszą energię teraźniejszą, dajcie mi chwilkę. Ok, słuchajcie, więc jeżeli chodzi o m, tą pierwszą energię teraźniejszą, to jest karta cesarzowej. I to jest m, bardzo silne połączenie między Wami, które jest, a które gdzieś Was tam bardzo mocno łączy. I tu czuć zdecydowanie Wasze zaangażowanie i tej osoby. Um, nawet jeżeli nie przekłada się to na czyny, to i tak widać taką wielką chęć. Przyciągania do siebie między Wami coś tutaj jest takiego mega silnego. To może być też relacja. Niektórzy z Was mogli wybrać to pytając o relację rodzinną, przyjacielską. To jest bardzo silne połączenie. I To jest bardzo dobry znak, dlatego że jeżeli e, tutaj pytacie się, czy ten kontakt się polepszy, to na przykład, nie wiem, pokłóciliście się czy coś, e, czy na przykład, nie wiem, są teraz ciche dni, czy na przykład to jest świeża znajomość, nie wiecie, w którym kierunku to pójdzie i chcecie po prostu się dowiedzieć, czy będzie lepiej w przyszłości, tak? E, pod takim względem, w zależności, jak to interpretujecie, to i tak tutaj czuć, jakby, że wszystko jest ok, wszystko idzie w dobrym kierunku, są solidne podstawy, nie macie o co się martwić. E, więc jeżeli nawet Cię z kimś pokłóciliście, poprzytykaliście czy są ciche dni, czy kogoś dopiero poznajecie. Ja tutaj widzę potencjał naprawdę solidną, dobrą znajomość, w której jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to się je rozwiązuje, o nich rozmawia, nie od nich ucieka. Nawet jeżeli teraz macie ciche dni, to powrócicie do tego, do tej relacji, do tej znajomości, do tego kontaktu. Być może musicie troszeczkę m, pobyć sobie w ciszy. Natomiast tu są bardzo solidne podstawy. Ale jedna mała uwaga dla Was, bo karta cesarzowej czasami mówi mi o tym, że Wy sami możecie mieć bardzo duże oczekiwania co do zachowania Waszej drugiej osoby. Więc miejcie to na uwadze, żeby docenić to, co już macie, ale bo coś może Wam to przysłaniać. Czyli na przykład teraz może być wszystko genialnie. A może się wydawać, że kurczę macie inne oczekiwania, że jednak chce coś więcej, 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 nie dostrzegając tego, co jest tu i teraz. Więc to jest docenienie tego, co tu i teraz, przyjrzenie się takim wiecie na spokojnie, jak jest naprawdę, i wtedy zastanowienie się, co tak naprawdę chce. Bo karta cesarzowej mówi mi czasami o takich bardzo dużych oczekiwaniach, ale już ktoś daje z siebie wszystko, a wy na przykład tego możecie nie zauważyć. Więc na to uważajcie. Patrzymy sobie, co na dalszą przyszłość, czyli mniej więcej za 2-3 tygodnie. Karta siedmiu buław. Okej. Okay. Ja tutaj Was widzę w bardzo silnej pozycji. I między Wami będzie jakaś sytuacja, w której Wy będziecie bardzo mocno bronić swojego zdania. Ja tutaj widzę taką energię uparciuchów, po prostu. Ale osób, które tutaj przyszły i o coś pytają... To jest energia taka uparta. Bronimy się przed czymś rękami, nogami. Po prostu nie. Możecie nie znosić sprzeciwu. Możecie tutaj oczekiwać właśnie czegoś konkretnego od drugiej osoby. Tutaj, słuchajcie, troszeczkę... Bądźcie bardziej łagodni w stosunku do tej drugiej strony. Tutaj sami musicie ocenić, czy to o to tutaj chodzi. Natomiast ta osoba może robić wiele po swojemu. Ale to, że robi coś po swojemu, nie znaczy, że mu nie zależy, czy jej. Um, nie znaczy, że to jest złe. Tylko wybaczycie ze swojego punktu widzenia a ta osoba ze punktu swojego widzenia. I tutaj ta osoba może coś dawać od siebie bardzo dużo, a wy możecie tak podchodzić do tego trochę z takim dystansem, że kurczę jednak chce inaczej. Więc na to miejcie oko, zobaczcie w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast ja tutaj widzę, że wy sami możecie troszeczkę poblokować tą relację przed pójściem naprzód. Więc to może być przeszkodą, bo tutaj jest piękna energia, tu jest blokująca energia, więc to są te fale, o których mówiłam. Czyli teraz może być fajnie, ale za te 2-3 tygodnie może się wydarzyć coś, co was troszeczkę poblokuje, e, jakieś wasze działania, jakiś wasz sposób myślenia, który troszeczkę spauzuje tą relację. Więc na to uważajcie, warto się przyjrzeć swojemu zachowaniu, ale też nie podejmujcie decyzji pochopnie. Nie działajcie w nerwach, nie oceniajcie czy, y, czegoś z boku. Że tak powiem, nie wiem, zobaczycie kogoś relację, a wy już tutaj dopowiadacie sobie jakieś różne scenariusze. Tylko zachowajcie w tym umiar i spokój. Bo tutaj widzę, że ta osoba, z którą macie do czynienia, ta osoba jest z wami szczera. I czasami prawda, która, którą ta osoba wam przekazuje, może nie do końca wyglądać jak prawda. Dla Was na przykład może być to podejrzane. Natomiast w praktyce może się okazać, że ta osoba naprawdę. Przepraszam, głos mi zanika, że ta osoba naprawdę miała rację i że była z wami szczera, więc tutaj z, troszeczkę z dystansem do tego podejdźcie, bo za dwa, 3 tygodnie możecie sami troszeczkę przyblokować tą relację. Ale tutaj widzę to bardziej z waszej strony, więc troszeczkę uważajcie na to. Co w dalszej. Um, Przyszłości, jeżeli chodzi o ten kontakt, tak to miesiące czasu. Karta sześciu pentakli. I to jest znowu równowaga: no, co ja mam wam powiedzieć? Kontakt pójdzie w jak najlepszą stronę, w kierunku umiarkowania, w kierunku stabilizacji harmonii, polepszenia, wyjaśnienia. Tutaj wciąż gdzieś tam w Was może być takie poczucie, że zobaczcie, tutaj widzę Was, że wydajecie trzy pentakle, nie? Z Waszej strony idą trzy pentakle, z tej drugiej strony idą dwa pentakle, ale ta osoba coś daje jeszcze na środek, jakby. A więc może skupcie się na tym, co pozytywnego ta osoba wnosi do tej relacji, do tego kontaktu, czego być może nie dostrzegacie. Warto docenić tą osobę za coś, co robi, bo to, co robi, może być naprawdę bardzo dobre, świadczące o tym, że ta osoba chce jak najlepiej, a wy możecie to pomijać, bo mimo tego, że wy możecie czegoś nie widzieć, tak i myśleć, że kurczę, nie ma tu tego. To nie dostrzegacie tego, że ta osoba coś daje w inny sposób, więc tu jest takie otwarcie się na tą stronę. Natomiast wszystko pójdzie w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Więcej luzu, że tak powiem. Uspokójcie się, nie macie czym się przejmować, relacja się polepszy, pójdzie w kierunku. Stabilności, harmonii, spokoju. Więc tylko tak jak mówię, że po prostu za 2-3 tygodnie może być energia po waszej stronie, że na przykład, nie wiem, zobaczycie kogoś relację i wam się zapali czerwona lampka i powiecie, kurde, okłamał mnie, bo nie wiem, e, miał być tam, a jest na przykład w klubie, tak? Albo nie wiem, a prawda może być taka, że poszedł, nie wiem, do klubu, odebrać jakąś paczkę od znajomego, tak? Czy coś przekazać, czy nawet wyjść z kolegami, a wy możecie gdzieś tam się doszukać czegoś innego, e, czy nawet to może być inna prosta sprawa. Że ta osoba powie wam, że nie ma czasu rozmawiać, a w międzyczasie zobaczycie, że na przykład jest dostępna albo że spotkała się z kimś innym. Nie nakręcajcie sami siebie, nie wymagajcie od drugiej osoby o wiele więcej niż może wam dać. Skupcie się przede wszystkim na tym, co wy możecie dać, na tym, żeby była ta równowaga, ok? Bo tej osobie zależy, ta osoba będzie się starać, ale zwróćcie uwagę na to, żeby troszeczkę łagodniejszym okiem na to spojrzeć. A wszystko pójdzie w pięknym kierunku, więc macie naprawdę fajne czytanie. Bardzo zdrowe, moim zdaniem. I tutaj ktoś może powiedzieć, że kurczę, jak ja mogę czegoś nie dostrzegać. Czasami jest tak, że dopiero coś stracimy, dopiero to dostrzegamy, nie? I to może być najmniejsza pierdółka, której jeżeli by Wam zabrakło, to wtedy byście sobie powiedzieli: no kurczę. Jednak to akurat było fajne, nie? Więc skupicie na takiej małej pierdółce, która naprawdę może wam tutaj dać do myślenia. I zobaczymy sobie na przesłanko. Wy macie kartę zdecydowanie tak, więc tutaj po prostu, zdecydowanie tak. A ta relacja się polepszy, zdecydowanie jest wszystko ok, nie macie o co się martwić. Więc ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa.